A więcej o tym międzyzwiązkowym sporze dziś w naszym nowym programie publicystycznym po godzinach o godzinie 18.50. Zapraszamy. Władysław Śląski dołączył do miast, które wyrażają sprzeciw wobec występom cyrkowym z udziałem zwierząt. Choć oficjalnie ratusz nie może zakazać cyrkom wstępu na teren miasta, to nie będzie się zgadzał na dzierżawę terenów miejskich, na których miałaby stanąć cyrkowa arena. Coraz więcej miast w Polsce rezygnuje z oglądania tresowanych zwierząt na arenach cyrkowych. Głośne nie tresurze zwierząt w cyrkach powiedziały już m.in. władze Słupska, Warszawy, Opola, Łodzi czy Wrocławia. Do grona tych miast dołączył Władysław Śląski. Na ostatniej sesji Rada Miejska Władysława Śląskiego przyjęła apel odnośnie nielokalizowania na terenie miasta cyrków, w których prowadzona jest m.in. tresura zwierząt, bo tak naprawdę o tą część tej tak zwanej rozrywki chodziło. Uchwała jest odpowiedzią na petycję w sprawie zwierząt wykorzystywanych przez człowieka dla celów rozrywkowych w ramach kampanii Cyrk bez zwierząt. Petycję podpisało 200 mieszkańców Władysławia Śląskiego. Podpisy zebrała Klaudia Schubert, na co dzień uczennica jednego z władysławskich gimnazjów. No jakoś tak mam, że jestem strasznie przywiązana do zwierząt, wiem jak one cierpią, strasznie dużo widziałam właśnie filmów jak są bite i w ogóle są męczone, dlatego zdecydowałam się właśnie, żeby dzisiaj też nie było, żeby wprowadzony był taki zakaz. I zakaz jest, choć nie oznacza to, że cyrk na terenie miasta występować nie może. Nie ma bowiem takich instrumentów prawnych, które by tego zakazywały. Nie będą na ten cel udostępniane tereny miejskie, bo bylibyśmy hipokrytami, gdybyśmy teren miejski udostępniali. Takie polecenie jest jasno i precyzyjnie wydane do wszystkich jednostek. Cyrk może jednak dzierżawić tereny prywatne. I tutaj apel prezydenta miasta do mieszkańców, aby nie udostępniali terenów. Decyzja Rady Miasta ma na uwadze warunki, w jakich przebywają często zwierzęta występujące w cyrkowym widowisku, a także formy tresury, którym są poddawane. Są włożone w małych klatkach, nawet po kilka w jednej. Foki jak są przewożone, to w ogóle nie mają ani tam wody, tylko przed występem je trochę wodą poleją malutko, a tak to cały czas muszą jeździć, nawet jak są upały, bez żadnej wody, bez niczego. Zwierzęta każdy jest wyczerpany, nawet 4 w jednej klatce malutkiej. I potem jak przyjeżdżają, to leżą po prostu. A to oznacza, że poza areną cyrkową nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Ostatnio był cyrk, to właśnie leżały wielbłądy całe wyczerpane, nie miały nawet sierści. I dopiero jak wchodziły na arenę, to dopiero na nie ubierali jakieś chusty, żeby nikt tego nie widział. No wie pani, co to zależy. No. Nie wiem, czy te zwierzęta są maltretowane, nie wiem, ale... No. A jeśli są? A jak są, to absolutnie nie. No. No ale to też ludzie też chcą z czegoś żyć, też mają taki zawód, cyrkowiec, tresurę, no nie wiem, i ta jest jedna strona i druga, no. Dla mnie, to jest moje zdanie, bo każdy ma jedno zdanie, dla mnie to nie przeszkadza, bo na przykład jak koń jest w stajnie, to też go bije. To są chyba zwierzęta przygotowane do tego, żeby występowały, no trudno mi cokolwiek na ten temat powiedzieć, ale ja jestem za tym, żeby było, bo po prostu jak nic nie będzie się robiło, to nic nie będzie, prawda? Myślę, że powinien być. Ze względu na dzieciaczki mają frajdę, więc powinien być. Tyle tylko, że zwierzę to nie zabawka, a wiele cyrków z najwyższej cyrkowej półki udowadnia, że sztuka cyrkowa jest piękna, nawet bez słoni, lwów czy tygrysów.